Trwa wirtualny tydzień otwarty na Uniwersytecie Zielonogórskim. Poznajemy poszczególne wydziały. Dziś Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki. Jest ze mną w studio doktor inżynier Michał Doligalski, prodziekan do spraw studenckich. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeżeli chodzi o ten wydział, czym on tak naprawdę jest? Czy, jaka jest jego specyfika? E, wydział ponad 50-letnich historii e, związany z techniką, technologią, która jest bardzo związana z przemysłem. To nie tylko historia, ale też przyszłość, gdyż bardzo blisko współpracujemy z przemysłem i uczymy takich rozwiązań technicznych, technologicznych, które są pożądane na rynku pracy. No właśnie, jeżeli ktoś opuszcza już ten wydział i jest absolwentem, to właściwie kim on jest, jakie ma tytuł, czy jakie ma kompetencje, jakie ma narzędzia, którymi się potem posługuje w świecie. Kształcimy tutaj na wydziale na czterech kierunkach: to jest informatyka, automatyka i robotyka, biznes elektroniczny i elektrotechnika. I w zależności od danego kierunku studiów, no, studenci otrzymują na pierwszym stopniu tytuł inżyniera, na drugim stopniu tytuł magistra i w zależności od kierunku, informatycy są, są to osoby, które są bardzo dobrze przygotowane, mają kompetencje do projektowania, tworzenia, rozwijania systemów informatycznych, szeroko rozumianych systemów informatycznych. Osoby kończące kierunek Automatyka i Robotyka są przygotowane do projektowania, rozwijania. Linii przemysłowych, systemów automatyki, wdrażania też robotów na linię przemysłową, także robotów kolaboru kolaborujących, czyli takich, które współpracują z pracownikami na, na liniach przemysłowych. Studenci kierunku biznes elektroniczny są, można powiedzieć, bardzo dobrze przygotowani do tego, co teraz rozkwita, czyli wszystkich. Systemów, rozwiązań związanych z e-commerce, z handlem elektronicznym, ale też są związani również z informatyką. Natomiast studenci kierunku elektrotechnika mają bardzo szeroką wiedzę w zakresie wytwarzania, dostarczania energii, rozwiązań związanych z, z energią, również w zakresie takich rozwiązań związanych z odnawialnymi źródłami energii, czy też na przykład magazynowaniem pod kątem nie wiem, samochodów elektrycznych itd. Czyli w sumie szeroko, bo jeżeli chodzi o możliwości zatrudnienia, no to od przemysłu do e-commerce i tak dalej, więc informatyka stricte pewnie też, więc dosyć szeroki obszar. A jeżeli chodzi o same studia, o tok y, nauczania, to domyślam się, że to się odbywa nie tylko w salach wykładowych, bo to takie zabawki dla dorosłych kojarzy mi się od razu elektrotechnika, automatyka, to pewnie... Jest. Tak, tak. To nie tylko sale wykładowe, to są bardzo dobrze wyposażone, nowoczesne w zasadzie laboratoria, które są dedykowane do każdego z tych kierunków. Każdy z kierunków dysponuje dosyć szeroką bazą dydaktyczną w laboratoriach, gdzie studenci poza takimi na przykład bardzo można być chwytliwymi elementami związanymi z automatyką, gdzie są roboty przemysłowe czy linia produkcyjna. Mają do dyspozycji najnowocześniejsze technologie. W zakresie na przykład informatyki, to są technologie związane z wirtualną rzeczywistością, rozszerzoną rzeczywistością. Mamy też laboratoria, pod kierunek na przykład biznes elektroniczny, które są właśnie dedykowane do rozwiązań e-commerceowych, mhm. logistycznych również. A czy Wydział na przykład współpracuje z takim otoczeniem, powiedzmy, biznesowym, przemysłowym, czy z innymi instytucjami, czy uczelniami? Rozwiązujecie jakieś rzeczywiste problemy? Na przykład studenci są wdrażani w to już w trakcie studiów, żeby gdzieś tam się obracać? Ja myślę, że to jest to, co przede wszystkim wyróżnia nasz Wydział i jest jakimś jego dużym atutem, to właśnie współpraca z przemysłem. Ściśle współpracujemy zarówno podczas kształtowania programów studiów, ale również w trakcie zajęć. Firmy prowadzą w ramach współpracy z wydziałem zajęcia dodatkowe dla studentów w formie wykładów, w formie akademii, gdzie jest bardzo duży nacisk na pewne praktyczne rozwiązania, gdzie studenci rozwiązują tak naprawdę problemy z przemysłu, problemy, z którymi później spotykają się w, w pracy w firmie, ale także firmy są zapraszane do wsparcia, czy prowadzą też zajęcia w ramach toku studiów. Także ta współpraca jest bardzo szeroka i te problemy są rzeczywiste. To nie uczymy tylko samej można powiedzieć teorii teorii książkowej, ale pokazujemy studentom jak rozwiązywać rzeczywiste problemy po to żeby później dobrze odnaleźć się na rynku pracy. No ale jeżeli ktoś by chciał na przykład i miał w tym kierunku zacięcie, to również ten kierunek przecież oferuje chyba możliwości rozwoju w pracy naukowej. No, też jest taka możliwość, także też zachęcamy. Dajemy w ogóle ze studentami, również prowadzimy pewne prace badawczo-rozwojowe. Tutaj jedno z kół studenckich Devon Games zrealizowało projekt, którym Opracowali narzędzia informatyczne, rozwiązania informatyczne w zakresie na przykład technologii druku 3D, w którym można, można pewne obiekty zeskanować za pomocą skanera i za pomocą tak, tak zwanej szybci, szybkiej ścieżki wydrukować na przykład na, na drukarkach 3D. Więc to też studenci nasi w ramach na przykład kół naukowych, które też są pewną formą doskonalenia wiedzy, ale jednocześnie realizowania jakichś swoich pasji czy, czy zainteresowań tworzą pewne rozwiązania, które mogą być, czy ten projekt akurat był takim rozwiązaniem stricte komercyjnym. Komercyjnym, ale jak pan to powiedział, to mnie od razu przyszło do głowy, przywołało mi to taki obraz z któregoś filmu science fiction, gdzie właśnie skadują człowiekowi twarz i natychmiast drukują mu maskę. To mniej więcej coś takiego, tak to zabrzmiało. To znaczy z twarzami żeśmy jeszcze nie próbowali, może by się i udało takie coś zrobić, bardziej chodzi o jakieś obiekty. Chodzi tutaj o takie szybkie prototypywanie dla, dla też dla przemysłu, tak? gdzie mamy pewną część, która jest możliwe, na przykład trudna do zdobycia. My możemy taką część wytworzyć sami. No, trzeba jakiś mieć też wzorzec. Tak? Można to zrobić projektując ją od początku, ale też można zrobić jakby kopię tego, co już jest wytworzone. A jeżeli chodzi o studentów, to czy jest jakiś feedback od studentów już absolwentów, na przykład jak oni sobie radzą na rynku pracy, jak się odnajdują. Myślę, że nasi studenci po naszym wydziale, po naszych kierunkach bardzo dobrze sobie radzą. Często też studenci już będąc w firmach, można powiedzieć, wracają do nas, bo też prowadzą te akademie. Także to są, myślę, najlepsi nasi ambasadorowie, ambasadorowie naszego wydziału. No ten, nasi studenci nie mają problemu ze znalezieniem pracy. Te kierunki, o których tutaj mówiłem, one w ogólnopolskich rankingach są nazywane kierunkami przyszłości. To są takie kierunki, po których no naprawdę praca jest, można powiedzieć, czeka na, czeka na człowieka, bo to są kierunki, które kreują przyszłość. Przemysł 4.0. To są tematy, które studenci poznają na, naszych, na naszym wydziale. No to jest element, bo mówi się taka powszechnie jest opinia, że ośrodki akademickie są jakby z tyłu za tym, co się dzieje gdzieś tam w technologii i tak dalej, jeżeli chodzi o kształcenie, natomiast tutaj właśnie jest wręcz przeciwny dobry przykład. To jest bardzo fajna rzecz. No nie, da się, nie da się uczyć, że tak powiem, jak mówiłem, 50-letnia historia, ale to zostawiamy za sobą i patrzymy w przyszłość. Jeżeli nie będziemy uczyli najnowszych technologii, nie będziemy współpracowali z przemysłem, no to tacy studenci mieliby problem z odnalezieniem się w rzeczywistości, która nas otacza. A ten postęp technologiczny jest bardzo szybki. Tutaj wspomniałem o przemyśle 4.0, to jest taka, można powiedzieć, czwarta rewolucja przemysłowa która ma kilka filarów, internet rzeczy robotyzacja, technologie druku przyrostowego, rozszerzona rzeczywistość, wirtualna rzeczywistość, to jest to, co jest teraz i będzie w najbliższej przyszłości. My tego uczymy. No to są takie nowe pojęcia, które się właśnie ostatnio pojawiają w przestrzeni publicznej też. A tak na przykład podsumowując, gdybyśmy chcieli jakiegoś studenta zachęcić, gdyby pan został postawiony w takiej sytuacji, żeby powiedzieć powszechnie, chodźcie tutaj na ten wydział. Dlaczego? Dlaczego on jest atrakcyjny? Dlaczego jest atrakcyjny? Myślę, wydaje że dlatego, że nie będzie problemu ze znalezieniem pracy. Praca będzie czekała, a właściwie już nawet podczas studiów nasi studenci znajdują pracę przez tą bliskie kontakty z firmami i myślę, że to jest Przede wszystkim najważniejsza zachęta i z takiej perspektywy student powinien, czy przyszły student powinien wybierać, wybierać kierunek studiów. Na no przede wszystkim to, czy jako drugi element, to to, że nie będzie się nudził, będzie mógł realizować swoje pasje. Bo jest, są naprawdę szerokie możliwości współpracy z przemysłem, koła naukowe, czy też wyjazdów zagranicznych. No właśnie o to też chciałem zapytać, o te wyjazdy i współpracę ewentualnie z zagranicą, ale już, już Pan to wyprzedził. Ale mnie najbardziej w tym wszystkim to jednak te, te zabawki tak? Tak, tak kręcą, muszę powiedzieć. No taki jest. Na, na wydziale realizujemy taki, taki event Dzień Otwarty. To jest takie wydarzenie, w którym zapraszamy naszych przyszłych potencjalnych studentów, żeby też mogli takie, że tak powiem, takie zabawki te laboratoria zobaczyć, dotknąć, porozmawiać z, z pracownikami wydziału. Można zobaczyć w internecie, są relacje z, z poprzednich Dni Otwartych, także też zapraszam na Facebooka, gdzie takie informacje są naj, publikowane. No ja myślę, że mniej więcej wyczerpaliśmy temat, no, jeżeli chodzi o Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki. W związku z tym bardzo dziękuję Panu za wizytę w studio. Moim gościem był doktor inżynier Michał Doligalski, prodziekan do spraw studenckich Wydziału Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki. Dziękuję. dziękuję bardzo za rozmowę, a przyszłych studentów zapraszam na nasz wydział. Dziękuję jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia.